Dotarły do Polski pierwsze aluminiowe Mozesy. Mam okazję otworzyć akurat ondę na aluminiowym maszcie o długości 75 cm. Skrzydła powinny być takie jak w poprzedniej ondzie karbonowej, czyli W633 i stabilizator 486. Natomiast różnicy spodziewam się w fuzelażu i oczywiście samym maszcie. Powinno być inne mocowanie, ale zaraz się przekonamy, zobaczymy jak to wygląda. Także otwieramy, opakowujemy ją. No i rzeczywiście maszt nieco cięższy niż karbonowy, ale o wiele, wiele tańszy. Także w końcu onda będzie dostępna dla każdego, bo to świetny produkt, ale nie każdego niestety na nią stać. Ten maszt akurat ma długość 75 cm. Już widzę tutaj różnicę w mocowaniu fuzelaża. Standardowy fuzelaż do ondy ma skrzynkę taką jak we wszystkich karbonowych modelach masztów. Wygląda następująco. Natomiast tutaj już widzę różnicę. Zatujemy. No i tak, rzeczywiście. Z lewej strony mocowanie pod maszt aluminiowy, z prawej pod maszt karbonowy. Fajnie jest zrobiony w macie, więc nie trzeba będzie go dodatkowo matowić do uzyskania lepszych parametrów pod wodą, bo jak wiadomo, błyszczące rzeczy sprawdzają się, ale tylko na powierzchni ponad wodą, a pod wodą po prostu mat jest lepszy. Dobra, szukamy kolejnych różnic. Adapter, czyli coś, czego nie było w poprzednich Mozesach, bo maszt był zintegrowany na stałe z paletą, którą przykręcaliśmy do deski. Tutaj widać dokładnie adapter, który, tak mi się wydaje, będzie pasował do wielu długości masztów, więc prawdopodobnie producent lada dzień, lada tydzień powinien wypuścić różne długości masztów. Nie tylko 75 cm, aczkolwiek te 75 cm na nasze warunki zatokowe wydaje się idealną długością. Bo ten prawie metr jednak nie zawsze jest dobry. Czasem przyjdzie odpływ, czasem mamy mało wody i wtedy trzeba odchodzić pół kilometra od brzegu, żeby popływać. Logo, napisy fajnie jakoś tak zalaminowane, ukryte, że nie wystają, więc nie powinny powodować żadnych tam wentylacji, czy kawitacji, czy innych zawirowań. O, bardzo ważna sprawa. W niektórych tanich modelach masztów aluminiowych mamy otwartą strukturę wewnątrz, przez co woda dodatkowo nalewa się do masztu, jeszcze zwiększając jego masę. Niepotrzebnie, bo można to było zaślepić, tak jak jest tutaj zaślepione gumą, i ta woda po prostu nie powinna się tam dostawać. Kolejna sprawa to skrzydło. Tu widzę standardowe MW633, czyli po prostu popularna onda, duża onda, bo jest jeszcze 683, ale to ta jest bestsellerem i totalnym hitem sprzedaży na całym świecie i w Polsce. Po prostu raz się przepłyniesz, to już nie zmienisz tego skrzydła. No i stabilizatorek też 483, czyli standardowy pod ondę i pod tortugę. Oczywiście skrzydła są bardzo lekkie, wykonane z włókna węglowego. Jest jeszcze jedna dość spora różnica pomiędzy
fuzelażem do masztu karbonowego, a tym do aluminiowej wersji. Jak się przyjrzymy, to przykładając otwory na równo do przedniej lotki, tu już widzimy drobne przesunięcie mocowania masztu. Nie wiem, czy to dobrze widać. Może pokażę to w ten sposób. Tu równamy do lotki. Tu już mamy przesunięcia masztu. No i stabilizator też widać, że jest bliżej umocowany przedniej lotki. Z drugiej strony to by wyglądało tak. Tu też równamy. Widać już przesunięcie masztu w tym momencie. I długość samego fuzelaża około 5 cm krótszy od wersji do masztu karbonowego. Ciekawe, jak to będzie wpływało na pływanie, czy ona będzie bardziej zwrotna, czy może bardziej stabilna. To już myślę, że producent zadbał o to, żeby to rozwiązanie było jak najbardziej sprawdzone. Onda aluminiowa 75 cm. Premiera w Polsce. To ciekawy sprzęt. Nieco cięższy niż karbonowa odmiana, ale naprawdę sporo, sporo tańszy. A daje tyle samo fanu z jazdy, co starsza siostra. Także przed chwilą tam 45 na godzinę osiągnąłem. Wiatr jest, nie wiem, może około 6-7 węzłów. Więc naprawdę przyzwoity wynik. Bez żadnych modyfikacji, podkładek i tak dalej. Morze jest trochę zafalowane, więc też nie mogę maksymalnych prędkości osiągać. Ale 50 to pójdzie na 100%, także bardzo fajne skrzydło. Jak w tej cenie, to dla mnie naprawdę petarda. Przepłynąłem się na tej nowej ondzie aluminiowej, właśnie tej 75 cm aluminiowy maszt. Nowy fuzelaż z nowym mocowaniem, tak jak wcześniej pokazywałem. Całkowicie demontowalne to wszystko jest, więc dużo łatwiej będzie w transporcie. Można tą paletę odczepić od masztu i wtedy wszystko nam idzie ładnie na płasko. Fuzelaż tak samo, standardowo. Lotki są identyczne jak w poprzedniej wersji karbonowej. Jeżeli chodzi o pływanie, to tak, dziwne, ale pomimo krótszego fuzelaża wydaje mi się, że ta onda jest jakby stabilniejsza. Mniej chce uciekać na boki, nie zachęca aż tak do carvingowania, bardziej chce płynąć prosto na jednej wysokości, jakby nie myszkuje tak bardzo jak wersja karbonowa. W sensie mam na myśli takie myszkowanie pozytywne, które umożliwia jakieś bardzo szybkie zwroty czy zabawy na fali. Tutaj natomiast jest sytuacja taka troszeczkę bardziej stabilna, stonowana, mniej zwariowana jest ta onda po prostu. Jest to dla niektórych wada, dla niektórych zaleta. W każdym razie takie coś zauważyłem. Kolejna sprawa to długość masztu. Były obawy, że 75 cm to za mało na nasze warunki. Okazuje się, że na Bałtyku, teraz akurat jestem w Sopocie, jest taka nieduża falka, powiedzmy tam do 40 cm dalej, może do pół metra, i nie ma to najmniejszego wpływu. Tak naprawdę w ogóle nie czułem różnicy między 91 a 75, więc tutaj nie ma co się obawiać tego krótszego masztu. Także zachęcam do testów. Kontakt do mnie znajdziecie na końcu filmiku. Tu jeszcze Wam pokażę tylko mocowanie śrub. Bardzo fajny patent, nie trzeba wykręcać całkowicie śrub. Wystarczy, że poluzujemy takie beczułki i wysuwamy sobie paletę. Jest to pewnie rozwiązanie znane z innych firm, które produkowały już aluminiowe maszty wcześniej. Tak wygląda cały sprzęt. Wagowo naprawdę tutaj nie ma tragedii. Spodziewałem się, że będzie tu jakiś ciężar straszny, bo to przecież aluminium, ale bez problemu jedną ręką jestem w stanie to udźwignąć, przejść się z tym na ramieniu bez jakiegoś tam szczególnego bólu obojczyka czy pleców. No to tyle, zapraszam do testów. Znajdziecie mnie w Sopocie, Rewie, Kuźnicy,
tak naprawdę śledźcie wydarzenia. Myślę, że na pewno uda się przetestować w tym sezonie wszystkie skrzydełka Mosesa.